Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Grudnicki i omówię dzisiaj pokrótce spawanie metodą TIG. W metodzie TIG ogólnie chodzi o to, że mamy niezmienialne natężenie, ustawiamy sobie prąd na przykład 120 A, ale będzie się nam zmieniało za to napięcie. Dla nas jest to mało istotne, ponieważ dla przeciętnego spawacza jest istotne natężenie prądu. Typowy uchwyt. Ceramika, którą zmieniamy w zależności od tego, co i jak chcemy spawać. One mają różne średnice i z reguły mają tutaj napis o taki, jaka jest średnica, jaki jest numer tej ceramiki. I on dobiera się w ten sposób, że zależnie od pozycji i od szerokości styku dobieramy tutaj szerokość tej główki, tak aby bardzo wygodnie manewrować podczas spawania. Metodą TIG spawamy w osłonie gazów obojętnych. Jest to argon najczęściej o różnej czystości, im czystszy tym lepszy, i hel oraz mieszanki tych dwóch gazów, argonu z helem. Zajarzenie łuku. Są dwie metody. Najwygodniejsza dla spawacza to jest przez jonizator, który przez bardzo krótki okres czasu wytwarza bardzo wysokie napięcie i powoduje przeskok iskry i zapłon łuku. Druga metoda, nieco mniej powiedzmy wygodna, jest przez pocieranie. Przez pocieranie jest niewygodna w ten sposób, że bardzo często złapie nam końcówkę tej elektrody. Po prostu ją chwyci i ułamiemy końcówkę, a to już powoduje rozszczepienie łuku. Teraz tak szybciutko o samej igle do spawania. Materiał nietopliwy, elektroda nietopliwa, z różnymi dodatkami w środku, różni się zabarwieniem końcówki. Są różne kolory, tak samo jak i są różne dodatki materiałów w środku. Oprócz wolframu, który stanowi większość, jest tam obecnie już zabroniony tor, CES i inne pierwiastki. Bardzo ważna rzecz, przygotowanie końcówki, czyli tej igły. Ona musi być tak szlifowana, żeby wszystkie rysy powstawały w kierunku szpica. W ten sposób, nie bokiem, nie jakieś tam inne metody, tylko w ten sposób. Jak już osiągniemy coś takiego, należy minimalnie przytępić końcówkę, aby elektrony miały miejsce, nieco szersze miejsce do wychodzenia po prostu z tej końcówki. Jeżeli zaostrzymy ją idealnie na szpic, to i tak po włączeniu to się wszystko zaokrągli, bo miejscowo, punktowo w tym miejscu będzie tak wysoka temperatura, że i tak zostanie to wszystko stopione. Polaryzacja spawania. No najczęściej stale spawamy z polaryzacji ujemnej, a to dlatego, że przy dodatniej bardzo mocno nagrzeje nam się igła i ona ulegnie totalnemu stopieniu. W ciągu sekundy po prostu cała ulegnie stopieniu przy tej średnicy. Przy wyższych średnicach 3-4 mm no nie ulegnie stopieniu, natomiast będziemy mieli po prostu pięknie zaokrąglone i elektrony wychodzą nam we wszystkie strony jak chcą. Nie ma zawężonego łuku, nie ma precyzji w spawaniu. Natomiast z plusa, ale przemiennie, czyli połowa cyklu jest w plusie, połowa w minusie, korzystamy przy spawaniu i napawaniu aluminium. Tam jest to potrzebne ze względu na wyganianie tlenków, które znajdują się na powierzchni jeziorka i oczyszczania jeziorka spawalniczego z tych tlenków. Aby w ogóle było możliwe spawanie, no to niestety przy aluminium trzeba pozbyć się tych tlenków. Natomiast przy stali czarnej, nierdzewnej, niklu i innych stopach spawamy z minusa.